Siema, jestem Shadow, to jest kolejny odcinek z Minecraft na modach, aka Shadow Industries. Bardziej Shadow Industries. I tu były te... Mały Enderman? Czy kogoś naprawdę pogrzało? Ten widzę talać jak nie wiem co. Się boję go. Co on robi? Walczy jak nie wiem co. On zapitala jak porąbany. Cześć. Gdzie to wszystko jest? Do środka wchodzi natychmiast. A się tu nie teleportuje, nie wiem czego. Walnąłbym cię. Ja cię, co z nim chodzi? Dlaczego on jest taki szybki? Nie zdążam go ciapnąć. On już spitalił. O co ci chodzi, typie? Przestań tak biegać chaotycznie. Siomi stąd. To jest moja baza. Ja pitole. Weź mi stąd, wywalaj się. No i mi zabił. Czy mi nie będzie na mnie rejwować? No i mi plany przez niego mi się niszczyły. No nie wiem, co? Kości mogę odłożyć też. A, przygoda z małym Endermanem. No to ciekawe. Gdzie teraz ten komputer tak nie będzie piszczeć? Gdzie w ogóle ten mały Enderman się podział? Co w ogóle? On to jest jakiś szalony, biega po prostu wszędzie szybko, 500 na godzinę i takie tam. Nie lubię tych rozdzielić. Podzielę jak będzie dość. Albo na początku po prostu. Dobra, co ja muszę mieć, żeby zbudować tą wytopiarkę elektryczną? Najpierw wolałbym wzbogacarkę. O, to coś. I to potrzebuje stalowego tego, czyli czterech tych i ośmiu węgli. Ośmiu. Jawi się. No, wiatrak generuje nam prąd ładnie. Co? Co? Okej. Okay. To... Kable są wkurzające czasami, bo na początku są trochę tak średnio niedrogie. Co jeszcze przepalę żelazo w tych piecykach. Co potrzebuję, żeby ulepszyć jeszcze tą fabrykę? Tyle potrzebuję, czyli nie za dużo. A fabryka wzbogacająca, normalna. To potrzebuję tego stalowego cosia. Tą też by się przydało ulepszyć, ale żeby to zrobić, muszę zrobić to. To jest takie coś, co ulepsza, jak się na to kliknie z kontrolem. Albo z shiftem, jak to woli. No i moje trzy piece przetarte. Mięso zombie, no to mi się nie przyda. Mam zamiar dzisiaj też zainstalować tutaj tureta jakiegoś. Żeby mi ten turę tam napitalał w te pająki, które mi tam pod domem siedzą. Mam nadzieję, że ten turet nie będzie na węgiel. Będzie trochę wkurzające. I stawię go tu. No i jest. On będzie tak działać. Może ma jakiś opis? Nie. I co z nim? I on będzie strzałami walić, tak? Dobra, sprawdźmy to. Potem to sprawdzimy, czy on będzie walić. To taki blok jest trochę dziwny, ale niech będzie.
Jakie tam są jeszcze? Elektryczne i ogniste. I jeszcze jest jakiś dziwny, jakiś... Cechy, a inne, inne... Chaining turret. To jest... Tower, nie turret. Szczałowy jest jakiś... Chaining? Chainowy? Nie wiem, co to w ogóle jest. Chodzi chyba o to, że to jest jakiś taki maszynowy. Może? Nie wiem, ja tę cechę nie wtedy bronię zrobił, ale wiem, że to zrobię dużo razy i prostsze, które muszę wytworzyć jednak syntetycznie poprzez moda, który jest to bardzo fajne. Tylko żeby zrobić siarkę potrzebuję dużo węgla. A żeby zrobić węgiel potrzebuję czegoś innego dużo. Bardzo dużo nawet. No, i jest przepalana stal. I się robi. Więc jest dobrze. No i co teraz? Stal się przepala. Już się chyba przepaliła. No jak szybciutko, ładniutko. Z 8 piachu sobie przepalę. Nie wiem, czy cięcia na zrobić, bo przypomnę, że trochę nudne. Dobra, co teraz? By zrobić tutaj. Jedzenia tak średnio mam ogólnie dużo. Tutaj oczywiście to wszystko sobie rośnie. Niestety wszystko zbieram. Jestem farmerem, tak? Nudne to będzie na pewno. No ale co już tam, nic. Nic na to nie poradzę, że przepalanie tego wszystkiego jest nudne. No i teraz trzeba zrobić tą maszynę wytapiającą. Wzbogacającą, nie wytapiającą. No i... Nie mam 8. 6 trzeba zrobić, czyli 12 stron. Ja mam już tą maszynę wzbogacającą, więc jak wzbogacę dwa redstone'y... No, 12. To nie, dobra. Ale mogę wzbogacić dwa, bo wzbogacanie działa tak, że to się wzbogaca i jak się wzbogaci, to wtedy będzie takie duże. Takie. I on, jak jest wzbogacony, to daje... aż 80, a taki normalny daje 10. Nie to, nie to, nie to, to. Taki normalny proszek daje 10, przez to ten jest lepszy. Ten dał za dużo. Ale mnie to nie obchodzi, bo mogę go wywalić stamtąd przecież. No. A jetpack to by mi się przydał. Nie wymaga jakoś bardzo dużo wszystkiego. O, to jest industrializacja bardzo fajna. Dobra, weź ty szybciej to rób. Ja ciebie też muszę ulepszyć z tego, co widzę. Ja już sobie to zrobię. I bang! Jest ulepszone. Trzeba jeszcze włączyć autosortowanie. I się posortowało! No, i teraz można przerabiać rzeczy. Normalnie jakoś w ogóle fajniej. Ile nam się... wywalę to. Dlaczego nie? Maszyna wytapiająca. A jeszcze dwa by się przydały, czyli... Mogę tego nie wywalać. No dobra. Wytapiająca maszynka. Ja zrobiłem. O, i to będzie bardzo fajnie, bo będzie oszczędność węgla razy 8. 8. 8. Oszczędność węgla. Zaraz zrobi się noc pewnie. Dobrze, właśnie ten tubet strzela faktycznie, czy on nie działa. Gdzie to się skończyło tutaj?
O, i tutaj się to robi. Są jeszcze ogólnie w tym modzie panele słoneczne, ale wiatrak kręci się cały czas, niezależnie od tego, jaki jest wiatr, bo jakoś nie zrobili tych mierników wiatru. Więc stwierdziłem, że to będzie lepsze. To się urosło, czy nie urosło? Nie urosło. Fajne to. Czy tu mi się coś zrespi tam? Jak się zrespi, to które to będzie tylko na tym działał, czy nie? No dobra, tutaj już się to robi. A teraz będzie test tureta, jak się cośkolwiek w ogóle tu zrespi. Przyjdzie tu. Tak. Mamy do tego tureta postawionego. Więc... I trzeba teraz... Szczela! Ale fajnie! Z powrotem do domku szybko. Co się stało? Ale fajnie! Szczela! Widzimy bitwę zombiaka i szkieleta. Który wygra? To jest dopiero pytanie. Ty, co ty robisz? Nie strzelaj do mnie. Wygrał szkielet. Teraz trzeba te szkielety zaprowadzić pod tureta. No, i to jest profesjonalna obrona baz. Co to? Czy ty strzelasz? Mogę to podnieść? Może wolę wrócić z powrotem do bazy i nie drażnić tamtych cosiów. Czy ja wziąłem wszystko, czy nie? Nie. Nie podoba mi się to, że tamten typ szczela czymś innym. Cześć. Cześć. O, dzień dobry. To okej. Okay. Czy jak tam wejdę, to zostanę zabity przez wszystko? Ała! Czy to mogę podnieść jakoś? A, brawo ja! Zamknij jeszcze te drzwi. Mam 3 strzały. I stal przepaliła się. Więc mogę zrobić sobie maszynę wytapiającą. Tą maszynę wytapiającą. Gdzie to? Maszyna wytapiająca. Czego mi brakuje? Szkła? Szkło jest potrzebne. Kilo mi się w ogóle zaraz zepsuje. Czy ja to mogę podnieść? Tych turetów to ja będę musiał tam chyba postawiać jeszcze z milion po prostu. Dobra, mogę sobie jeszcze zobaczyć w sumie tego tureta, bo mam ich akurat idealnie 3 strzały. Ale się zużyło fajnie. Będzie można sobie postrzelać do wszystkiego. To jest huta elektryczna już, o to inaczej brzmi. Nie wiem dlaczego. Gdzie? Tutaj sobie to wstawię. Jeszcze trzeba zrobić tego. Oczywiście jak się kliknie A na jakiś przedmiot z tego moda tutaj wszystkim, to on się doda tutaj. To jest taka lista. Zaraz wam pokażę. To trzeba mieć o tak. Znowu muszę tego szukać. O. Na przykład dodałem wszystkie te instalatory poziomów. Mogę sobie teraz taki szybki dostęp mam. Bang. Wszystkie są na tym poziomie lepszym. Nie wziąłem tego wsadzić, mi trochę wkurza, że jest w takim dziwnym miejscu. Miałem zrobić drugiego tureta? Co zrobię drugiego tureta? Teraz tego innego, tego chain tureta. Piec. Fajne są te turety, mi się bardzo podobają. I on pójdzie... Gdzie on ma pójść? Tu pójdzie.
Czy on się czymś różni? Nie, wygląda jakby się niczym nie różnił. A ja tych tyletów to poustawiam więcej! Ale on chyba szybciej strzela. O, ekwipunek jest przepełniony, ale to ten. Ile tych turetów? Ten turet. Mam pomysł! Oświeciło mnie! Zrobi go na płotku! O! To wtedy będzie wyglądać super! Nie tutaj. Wracaj do mnie. Weź tam ośrodka. I tego tyle tak chcę postawić tutaj. On wygląda jak miał trochę większy zasięg. Ale fajnie on tam wygląda na grze. Czy mi tu jakieś strzały powypadały? Co one tu pozabijały? Dobra, są dwie strzały chyba. Ja zrobiłem. No wszystkiego tam na kim działają te turety, ale fajnie. Dobre są. Masz tureta? O. O nie, one mogą tu wleźć do środka. No tutaj raczej nie wejdą tędy. Ale kupa. O. Mam sobie jeszcze mur podwyższe. No. I... Dlaczego są takie otwarte? I tu jest ten turet inny. Nie wiem, czym on się różni. Tłumaczę sobie to słowo. To będzie wtedy dobry pomysł. Więc je tłumaczę. I może wtedy się dowiem. Tłumacz, rzeczywiście, tłumaczenie. Łańcuch. Przykuć? Nie, łańcuchowy jest. Wychodzi na to. No, wszystko wyczyściły! No i to są turety! No i to mi się podoba. To by ten mur jakoś tu powiększyć może, czy coś. No i nawala do zombiaka, ładnie! Zombiak jest walony. Mam jeszcze jednego w ekwipunku. A ty sobie go stawię może... Na wiatrak! O, może wtedy będzie lepszy. O. I tak, i tu będzie stać. Tu będzie najwięcej tych turetów. Dobra, nie. Ten turet, ja go postawię. O, creepera załatwiły. Ja go jeszcze postawię, może być na płotku jednym. Nie tu. O. Przez kielet łazi, on się spali. Jeszcze creepery zostały zabite. Ten turet ma chyba po prostu większy zasięg. To wiele większy. No. I postęp się zrobił ładny. Dobra, żeby to zrobić potrzebuję Zegasta, a to jasnopył. Czyli trzeba na Netheru pójść w takim razie. No. Ja mam diamenty w ekwipunku. A ja chciałbym zrobić... jak to się nazywało? Kombajn chciałbym zrobić wydobywczy. O. On jest dosyć drogi. Jeszcze formikaria. Dajcie dlaczego. No cóż. Formikaria? Formikaria robi się rudy. Różnorakie. Naprawdę różno. I te rudy. No i nawet barwniki można tu łączyć z tego co widzę. Można złoto.
sznury. I zapytacie, po co to łączyć? A otóż... O, nederyt. Ten kombajn, żeby kopać coś, potrzebuje mieć rudy w sobie, bo on musi wiedzieć, co ma kopać i on będzie wtedy kopał diament, jak się musi wsadzić diament, żeby wiedział, co ma kopać. No. Wyjaśniłem, myślę, że to dosyć dobrze. Ale za to, żeby go zrobić... Gdzie on jest? To trzeba mieć nieźle... Trzeba mieć na przykład wzbogacony obsydian, który się robi z... Nie sztabkę, obsydian, który się robi z pół diamentów. No, a tu można wzbogacić diament. Dzięki czemu będzie diament razy 8. No i to będzie dobry diament. Coraz szybciej mi się wzbogaca. Dziękuję bardzo. Maszyna wytapiająca. Wytapia mi to złoto. Ona ma taki swój charakterystyczny dźwięk. Nie wiem, czy on będzie za głośny, czy on będzie w ogóle przeszkadzać. Mam nadzieję, że nie. No. I on będzie nam złoto przepalać. Ale w tym czasie będziemy robić kombajn. Trochę dziwnie brzmi. Tak mi się wydaje. Kurde. Muszę to przecież wzbogacić, bo trzeba to wzbogacić. I tu też trzeba wziąć zadawanie. I jeszcze sobie cynku, cyny. Tak. Cyny. No i to jest proch, proch. Tu mam już proch, no to myślę, że nie wiem, co mało żelaza. To raczej o wiele. Jest wzbogacone żelazo mamy, to się robi na kilof. Ale jeszcze muszę zrobić ja bym chciał sobie zrobić stalowy kilof, bo stalowy kilof jest o wiele lepszy od takiego zwykłego jakiegoś bezsensownego i niepotrzebnego kilofa. Na przykład żelaznego. Stalowy kilof jest bardzo fajny, ale jest dosyć drogi też, bo trzeba do niego różne rzeczy zimne. Co ci się stało? Czego tak wolno to robisz? No tak, dźwięku nie dajesz przecież. Taki cichutki dźwięk, taki neutralny, fajny. I mamy stalowy kilof. To, że nazywa się on stalowy miecz, to nie jest ważne. Ważne, że jest to kilof, a nie miecz. Więc można nim walić. Jak kilofem, nie mieczem. No i tak. No, a propos miecza, to jeszcze jest stalowy miecz robi, bo on zadaje więcej. Mogę wam pokazać. Stalowy miecz zadaje 8 obrażeń. Czyli jak nederytowy. Czyli jest dobry. A najlepszy miecz w Minecraftie jak na razie to jest obsydianowy. Obsydianowy zadaje 14 obrażeń. Więc jest o wiele lepszy. Te piece to ja już mogę rozwalić tutaj, nie są nam potrzebne do niczego. Do turetów będą potrzebne. Jak będę chciał zaspamować turetami wokół bazy. Te turety są naprawdę fajne. Super po prostu. Podobają mi się bardzo. I stalowy miecz. Wszystko mogę wywalić tutaj środka zacznij. I mam stalowe rzeczy. Jeszcze zbroję stalową mogę zrobić. No. Trzeba to zbroja. I się prawie rozwaliła cała. No, to ma dużo zbroi. Tu mamy wzbogacony ten, no. I pioch cały przepalę. Pioch, piasek, nie pioch. No, i widzę, że dzisiaj cały odcinek będzie na robieniu rzeczy z moda. Ale tak, w ogóle zapomniałem powiedzieć a propos czwartego odcinku. Czwarty odcinek, zabrakło mi miejsca na dysku i się nie zapisał. Ale no niewiele w sumie straciliście, bo głównie tam było kopanie z różnych rzeczy i zabijanie przez pająki. Ja byłem zabijany przez pająki. Próbowałem ten spawner tam niszczyć i nie udało mi się. I no, zniszczyć nie, ale oświetliłem go trochę, więc dobrze. No i tak właśnie w ogóle nic nie ominęło to raczej. Bo wiatrak wyrobiłem w trzecim odcinku.
No to nie, to tak właściwie nic was nie minęło, było tylko jaskinia. No. No i to nie było nic jakiegoś takiego ciekawego. Więc. No. Czy muszę zrobić stalowe te. Teraz co może być? Dobre pytanie. A tego robota, czy co to tam jest? A, trzeba zrobić obsydian. Stalowy kilo na szczęście może kopać obsydian. Dzięki czemu mamy na dole obsydian jeszcze. No nie aż takim dole. Tu trzeba zejść do jaskinki. A, jeszcze się stało coś. Wykopałem tam diamenty na dole, bo zrobiłem sobie ten żelazny kilof. Pogłębiłem trochę tą kopalnię, odkryłem tą jaskinkę i ją oświetliłem. No i idziemy sobie raczej. Co ty zrobisz? Co sobie wypiję? No i miecz, no to niezły jest. To jeszcze nie byłem. Jest to oczywiście bardzo dużo redstone'a. No i mamy tu obsydian. A obsydianu raczej chyba nie potrzebuje jakaś super dużo wykupić. I nie wpadając do lawy też się przydało mi wpaść na niej. Ja się kopię ten obsydian. 4 obsydiany myślę, że mi raczej wystarczą. A z tym razem jak będę kopał z 5, to pokażę wam taki obsydian. To pokażę wam taki fajny patent na jego kopanie. Gdzie teraz to było to wyjście. Taki fajny patent na jego kopanie, więc no. Ale to już nie chyba pionki, tak? To już nieźle z tymi odcinkami. Ale ten odcinek nagrałem we wtorek, a wleci on w piątek. Nagrałem wszystkie odcinki we wtorek prawie. No i będę miał już luz na te 3 dni następne. Więc jest okej. No, taki farming simulator trochę. Nie, tu nie ma być to dobra, już tu marchewy posadzę. Nie żarnij tego. O, i marchewy tam będą osłać. Tak tutaj dookoła, żeby wszystko musi być idealnie. No i to też to. Zaraz się wrócić. Aha, co to wzbogacarce było? Tak. Wzbogacarce. Komorze wzbogacające. Chwilę, gdzie 30 minut. No, to zaraz będziemy musieli ten odcinek kończyć. No ale troszkę to łatwo. Tak, mam 8 diamentów. Nie wyjdzie z tego pewnie dużo tego. No i tak. Te diamenty. O, dobra. Tak, mamy pył rafinowanego obsydianu. Ten pył przydałby się wzbogacić, ale jeszcze trzeba go przerobić na sztabki w komorze osmowej, jak pamiętam, dobrze pamiętam. Kompresorze osmów. Tak. Mam nadzieję, że nie jest to super drogi. Kompresor ospu, no ma już ten drugi poziom, czyli infuzowane stopy. No bo ten potrzebuje tych dwóch sztabek tutaj. Właśnie sobie wezmę i schowam do skrzyni. No, zostawię sobie 4. I to coś osmowe. Kurde. Tak, coś osmowe. Muszę sobie dodać na pewno do listy. Tej tutaj. No, takie pytanie mi się zabrała. No tak. I redstone jeszcze by się przydało wzbogacić nam tutaj. Myślę, że następny odcinek też będzie zrobienie tego kombajna wydobywczego, ale raczej mi żelaza na niego nie starczy, bo on tam jeszcze potrzebuje sortowniki, a one potrzebują dużo żelaza. Wzbogacony redstone już jest. Nie musiałem tego też zadać. A w sumie to nie musiałem. Ale wstydziłem.
Czy tu jest jeszcze jakieś żelazo? Nie, przynajmniej żeby miało tu być. I mi się teraz te stopy infuzowane robią. O, zaraz będzie noc, to będziemy świadkami kolejnego wybijania masowego mobów różnych. Już się respią. Co to było? O, już strzelają do niego. No i pięknie załatwiony. Czegoś z niego nie dostałem. Pięknie został załatwiony dzięki moim niesamowitym turetom. No ten mod jest naprawdę za fajny. Co? Jest naprawdę fajny. Tak. Dobrze to będzie teraz. No, czekanie. Mamy te podstawowe układy sterowania, które trzeba zamienić na zaawansowane układy sterowania dzięki infuzowanemu stopowi. No. I trzeba więcej żelaza. No dobra, to pożegnanie z zaawansowanym płytkiem. Może być zaawansowany płytek na tle nocnego nieba. Na tle nocnego. Dobra. No to tak, pożegnanie tle nocnego nieba. Ja byłem Shadow, to był Minecraft z modami, czyli Shadow Industries, 5. odcinek.